Pan ktoś będzie w górze siedział. Z tego drona nie słyszę, to nie... Wykonałem go gdzieś około 3 lat temu. Po roku czasu pobytu na muzeum, gdzie był eksponowany, został po prostu wypożyczony do jednostki wojskowej Krzesiny, F-16, do 31. bazy. Tam po 1,5 roku był po prostu prezentowany. Dowództwo mi nie chciało go po prostu aby zwrócić. Prosili mnie, żeby tam jak najdłużej stał, ponieważ się bardzo dużym popytem tam cieszył. I dopiero teraz, 2 tygodnie temu został zwrócony, już na siłę postawiłem go i został zwrócony z powrotem, wróci do domu. Po 2 latach z powrotem na swoje miejsce do muzeum. Proszę powiedzieć, jak długo będziemy mogli podziwiać samolot na świdnickim rynku? No na tak długo, jak będzie można byłoby zabezpieczenie, gdyby tylko ten samolot zabezpieczyć. Trzeba uważać na sprayowców, trzeba różnych takich rzeczy, mieć dozór na tym, bo podpici gostkowie mogą go wypychać i tak dalej, bo to jest około 1,5 tony tylko wagi. Nie jest to w oryginał, to był z drewna i płótna, ale mimo to, że po prostu takie jakieś siadanie do środka, bo on takie było, masę ludzi siadało do środka, robiło zdjęcia. No my tego nie udostępnimy, dlatego że ze względu na ewentualne uszkodzenia. No i w tej chwili muzeum planuje wytworzenie aż 3 sztuk Fokkerów. Już poczyniłem procent, dokładną dokumentację, bardziej zbliżoną w rzeczywistości. Tak, tu oglądacie zdjęcie oryginału, jak i tego, także będziemy chcieli to prezentować.